I zapraszam na, moi drodzy, na fascynującą rozgrywkę pomiędzy Magnusem Carlsenem a Janem Krzysztofem Dudą. Jak dobrze wiemy, nasz Polak już wielokrotnie grał z mistrzem świata z całkiem niezłymi też rezultatami. Partia ta miała miejsce w turnieju AIM Chess w internecie. 15 minut na zawodnika plus 10 sekund. Bardzo ciekawa rozgrywka z wielu powodów. Ja za chwilę będę mówił, o co tutaj chodziło. Bardzo długa partia. Postaram się omówić ją w dosyć krótki i przystępny sposób. No ale działo się niesamowicie. Komentatorzy po prostu szaleli. Fantastyczna gra. Czat na live'ach również nie krył emocji. Zapraszam serdecznie. Magnus Carlsen rozpoczął ruchem e4, c5, Duda, skoczek f3, e6, posunięcie c3, co nam pokazuje, że jest wybrany przez mistrza świata wariant, tak zwany wariant Ałapina. Tutaj Janek zagrywa skoczek f6, żeby sprowokować pionka do zagrania ruchu e5. Tak się gra, to jest teoria. Posunięcie zostało takie wykonane i goniec zagrywa na c4. Tutaj jest wiele ruchów, jakie można zagrywać. Głównie chodzi o to, żeby wyprowadzać figury, grać zaraz d4, próbować atakować króla, jak już zrobi roszadę. Ale to za chwilę jedziemy dalej. Tutaj Janek zagrywa d6. Wszystko jest w porządku, próbujemy rozbić centrum, rozwinąć przez to jakieś figury nasze lekkie, posunięcie d4 i skoczek zagrywa na b6. Tutaj oczywiście bicie na d5 nie jest jakieś super dla białych, bo po prostu silny goniec białopolowy zostaje wymieniony za skoczka i tyle w temacie. Skoczek na b6, goniec na b3 i tutaj wybicie na d4, to są wszystko dobre, normalne posunięcia. Janek zagrywa posunięcie goniec d7. Ja osobiście bym na przykład zbił tutaj pionka, próbując takiej opcji wymiany tego pionka i wymienienia hetmanów. Tak grywam zresztą sam, ale to nasz arcymistrz wybrał inną drogę. Tutaj silnik ocenia to trochę jako gorsze, ale w praktyce może być lepsze z tego względu, że ten goniec często ma problemy z rozwojem, tutaj widzimy te dwa pionki go blokują, a już na samym początku chce zagrać na c6 i mieć problemy z głowy, przy okazji trzymać pole d5. Roszada ze strony białych, goniec c6, skoczek c3, normalny rozwój i tutaj już pierwsza ciekawostka. Magnus Carlsen, mimo że ma 15 minut plus 10 sekund na ruch, gra tę partię jakby grał praktycznie buleta, czyli na jedną minutę. On gra bardzo szybko i od razu powiem, że do 50 bodajże 5 ruchu w tej partii Magnus Carlsen grał w zasadzie od ręki, co jest niesamowitą sprawą. Zobaczcie, jak to się dalej toczyło. Goniec e7. No i po tym posunięciu tutaj, gdy jest opcja zbicia, to białe to czynią z tego powodu, że licząc na to, aby goniec wybił i stracił generalnie tempo. Ale nic z tych rzeczy. Tutaj można wybić to spokojnie hetmanem w tym wypadku, gdyż skoczek nas nigdzie tutaj z tempem nie atakuje. Skoczek zagrywa na e5. No i ten skoczek znajduje bardzo dobrą placówkę w centrum, ale to nic nie przeszkadza. No taki jest urok tego wariantu i skoczek zagrywa na d7. Czarnymi powiedzmy tutaj nie jest źle, aczkolwiek trzeba niezwykle uważać. Plus dla czarnych jest taki, że jest izolowany pionek, którego można podważyć. No ale nie zawsze. W tym wypadku, gdy jest jeszcze dużo figur, czasami pionek robi dobre kariery poprzez przełom. Albo też właśnie, jak widać, pilnuje dobrą figurę w centrum. No tutaj można byłoby na przykład zagrać ciekawe posunięcie goniec f4, takie nieco narzucające się przynajmniej dla mnie. No ale mistrz świata miał inne plany, chyba też dobrze zagrał mimo wszystko. W ogóle pierwsza linia silnika, grał od ręki, niesamowita sprawa, wybił od razu gońca. Ta wymiana myślę, że dla białych jest w porządku, aczkolwiek czarne wybijając pionkiem, bo to trzeba uczynić pionkiem, właśnie to jest bardzo ważna zasada, jest też ok, z tego względu, że tak, tu jest izolowany pionek, a ten pionek też jest izolowany, ale w zasadzie patrząc na ten układ struktury pionów, no to ten pionek jest generalnie lepszy izolowany niż ten, tak mówiąc ogólnie, bo to zależy wszystko od sytuacji. Widzimy tutaj dwa piony pięknie bronią pola D5 i ten przełom jest w zasadzie niemożliwy, chyba że faktycznie coś tam powstanie, ale to bardzo rzadko się raczej zdarza. Tak mi się zresztą wydaje. I tutaj skoczek zagrywa od razu na E4, Janek odpowiada bardzo szybko, hetman na B4, posunięcie A3. No, ja oglądałem tę partię na żywo od początku do końca i byłem po prostu
wielce zszokowany, że Magnus Carlsen naprawdę grał tą partię od ręki. Ja sobie zdaję sprawę, że ten turniej był eliminacyjnym turniejem, on już miał, Magnus Carlsen miał już zapewniony awans. Zresztą Jan Krzysztof Duda z punktu matematycznego również miał zapewniony awans. A grali te partie, panowie, jakby grali tutaj o złote kalesony. Masakra, po prostu co tu się działo? Zobaczmy dalej. Hetman B5, no uciec trzeba, skoczek wraca spokojnie z atakiem na hetmana, hetman zagrywa na A6 i hetman G4. No ten ruch jest taki bardzo nieprzyjemny dla czarnych, z tego względu, że tak prowokuje troszeczkę do wybicia, to jest raz, a prowokuje również do zagrania posunięcia G6, co by osłabiło troszeczkę tutaj czarne pola, więc no to nie jest chyba zbyt przyjemny obrazek dla czarnych. No i Janek trochę pomyślał i zagrał goniec F6. 6. Mi ten ruch się podoba generalnie, bo wydaje się, że dlaczego nie, no bo pilnujemy i wszystko niby gra, ale obawiamy się zdecydowanie takiego ruchu jak skoczek na E4. I obawiamy się i niekoniecznie, bo tutaj grozi oczywiście szach, ale jest roszada. Z zimną krwią tutaj nasz polski arcymistrz wykonuje takie posunięcia. I teraz, moi drodzy, pierwsza mała pomyłka mistrza świata. Taka no, mała na wyrównanie, bo tu przewagę pokazuje silnik jako plus jeden około. No to nie jest jakaś tam super przewaga, powiedzmy jeszcze teraz. Ale goniec C2 jest tą małą niedokładnością, co się wydawałoby głupotą z ludzkiej strony. Znaczy, chodzi mi o to, że to się wydaje dobrym posunięciem. O, tak chciałem się wyrazić. Z tego względu przecież goniec fantastycznie zerka tutaj na pole H7 i chce tego króla zapewne zaatakować. I to się wydaje dobrym ruchem. No nie jest to dobry ruch, zaraz sobie powiemy dlaczego, ale inną, lepszą odpowiedzią by na pewno było zagranie wieża D1 z prostym planem goniec H6 i z opcją wybicia gońca i próbą dania mata na polu G7. No, próba byłaby podjęta, mata by na pewno nie było, ale straszyć można. W tym momencie, no jak już mówiłem, goniec zagrał na C2 i Janek tutaj zagrywa dobrze, po krótkim namyśle, hetman C4, atakując bezpośrednio gońca i pionka. No i teraz trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Niestety Magnus Carlsen tutaj już nie ma przewagi. No ale gra nadal bardzo szybko i dosyć pewnie i to może troszkę wybijać się z rytmu naszego przeciwnika. Wybicie gońca, czyli para gońców przeciwko parze skoczków. Hetman zagrywa na D1 z obroną jednej figury i piona. Tak trzeba grać. Tutaj można byłoby na przykład rozpychać się poprzez ruch C5, ale ruch partii również jest dobrym posunięciem, równorzędnym bym powiedział. I tutaj goniec od razu zagrywa na E3. Niesamowite jest, że to jest dopiero 22 ruch, a Magnus Carlsen kolejny 30 posunięć wykonuje po prostu jak torpeda. Bardzo szybko. To jest coś niebywałego i te ruchy, moi drodzy, one nie są złe. One wszystkie są prawidłowe. Hetman B5 z atakiem na piona, no to hetman C1 przy okazji zejście z rentgenu. I skoczek zagrywa na D5. I te skoczki tutaj, one stoją świetnie. I pozycja według silnika jest równa. Silnik będzie nam bardzo zaraz potrzebny do gry końcowej, która była rewelacyjna. Działo się niesamowicie dużo. Nam tutaj silniki bardzo dobrze wytłumaczą, o co chodzi. I tak naprawdę ta pozycja, to jest kwestia gustu. Ja bym wolał grać czarnymi, bo lubię takie pozycje. No a białe, co mogą tutaj zrobić? No jedynie któryś goniec może spróbować wymienić skoczka, co byłoby dla czarnych lepsze. Ciężko powiedzieć, jak grać. No na pewno tutaj goniec zagrał na G5, no, ucieka od jakichś tam wymian ewentualnych. Posunięcie H6 spokojne, goniec H4 i posunięcie A5. Ruch, że tak powiem, potrzebny z tego względu, że łapiemy przestrzeń na skrzydle hetmańskim i nie pozwalamy na jakieś takie ruchy B4 ewentualnie. Próbujemy dostać się do ruchu A4, żeby osłabić punkt B2 i zaatakować ewentualnie. Takie plany na pewno można by było tutaj stosować. Wieża D1. No, zagrywa wieża D1, broni swojego samotnego piona. Wieża z D na C8. Wieża rezygnuje tutaj już z ataku na tego piona, tylko próbuje pewnie przygotować ruch C5, goniec G3, no i właśnie tak się dzieje. Nie są to jakieś mocno skomplikowane posunięcia, więc ja się tak bardzo mocno nie zagłębiam się w te pozycje, ale zagłębimy się trochę w końcówkę. Dobrze, i tutaj pionek wybił i wieża wybiła. Pozycja
po prostu równa. Hetman D2, sprytna pułapka mistrza świata, bo jak czarne wezmą pionka, no to niestety. Sprytna odsłona i bierzemy hetmana. No tak wiadomo, grać nie wolno, ale przy okazji tutaj osoby początkujące sobie na pewno ten motyw mogą przypomnieć. Hetman, wieża, przepraszam, tutaj wieża właśnie zagrała na C8. Zdwojenie wież. Wygląda to imponująco. Wygląda to solidnie przede wszystkim. Jest goniec D3, to jest normalna jeszcze gra. Hetman B3, posunięcie H3. Widzimy, że Magnus tutaj zagrywa lufcik. To się zawsze przydaje w takich pozycjach. I A4. W zasadzie też nie widać, jakby tu się można przebijać czarnymi, bo goniec pilnuje bardzo ważnego pola C2. Skoczki no, nie mogą sobie jakoś tutaj poszaleć nigdzie. Nigdzie się nie mogą tutaj zakotwiczyć, powiedzmy, w obozie przeciwnika. Po prostu stoi to w miejscu, ale stoi solidnie. I tutaj również białe nie za bardzo widać, jak mogą zaszkodzić przeciwnikowi. Kwestia może wywierania presji. No i teraz goniec D6 za takim, wiadomo, na wieżę. Wieża wróciła, goniec E5. Jest przy okazji obrona, zawsze jakieś tam spoglądanie tutaj na skoczka. Skoczek D7, to są wszystko ruchy dobre, goniec na D4, skoczek C5. Przypominam, ruch 34, a Magnus dalej gra tę partię, jakby kompletnie nie myślał. I równa pozycja mimo wszystko. Słuchajcie, zagrajmy powiedzmy 15 ruchów od ręki z zawodnikiem 2700, jeżeli nam się uda spotkać i zobaczymy, jaka będzie ocena silnika. Tutaj mistrz świata no, robi to rewelacyjnie. Może się to podobać z jednej strony. Goniec C2. Na pewno tutaj trzeba przyznać, że Norwek zapewne chce się zrewanżować tutaj naszemu arcymistrzowi za porażkę w Pucharze Świata. No ale tak jak już mówię, Janek tutaj gra na razie wyśmienicie, dobrze, tu już na pewno czuje się dobrze, bo ta pozycja już nawet bym ocenił jest minimalnie już lepsza dla czarnych, znaczy tak ocenia silnik, nie ja oceniam, no, mi to ciężko ocenić, no ale nastąpiło wybicie i wybicie. No i jest pozycyjka, goniec E4. Ok, mamy taką pozycję, tutaj prawdopodobnie Magnus już szuka remisu tak naprawdę w tej sytuacji, bo po takim ruchu, gdy wymienił już gońce, no to tutaj prawdopodobnie chce tego skoczka zbić. Ten skoczek tu stoi dobrze, gdy jest dużo figur na szachownicy, to na pewno ten skoczek czuje się lepiej. Jeżeli by nie było na przykład ciężkich figur, no to niestety goniec byłby lepszy dla niestety dla czarnych, bo tutaj goniec jest w stanie tego pionka atakować, końcówka byłaby zdecydowanie lepsza. Hetman zagrywa na B6, wieża na C1 w tym momencie i taki ruch G5. No taki powiedzmy nieco ryzykowny się wydaje, ale tu się wszystko trzyma, tu jest w porządku. Tutaj prawdopodobnie skoczek ma ochotę wejść na pole F4 i na polu F4 zawsze można coś tam podziałać, postraszyć. Wieża wybiła na C5, wieża wybiła na C5, hetman zagrywa na D4. I jesteśmy, moi drodzy, w teraz bardzo ważnym momencie partii. No najważniejszym w zasadzie, znaczy jednym z ważniejszych, ale w tym momencie nasz arcymistrz popełnia no, gruby błąd. Niestety gruby błąd, choć wydaje się to świetnym zagraniem. Już mówię, jakie to posunięcie. Uwaga, wieża C1. Dlaczego ten ruch jest błędem? Proponuję zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi białych. Otóż, moi drodzy, już tłumaczę, no wiadomo, nie można tutaj wybić z tego względu, że leci hetman. Fajne związania, fajna taktyka. Nie możemy wybić na B6, bo jest wybicie z szachem, a skoczek później odbija na B6. Ale jest rewelacyjne zagranie ze strony mistrza świata. Tutaj Janek no, nie widział, po prostu nie widział tej taktyki. Goniec H7. Motyw nam znany właśnie z odsłony, ale nie w tym wypadku. Tu przypominam, jak hetman D2 stał. No i teraz co? Co tu robić? Król F8 nie można, bo jest szach na H8 i zbijamy po prostu wieżę. Więc przyjąć gońca należy i hetman D3. Odchodzimy tutaj od ataku i po król G7 po prostu wieża bije C1. Tym sposobem białe mają jakość więcej, ale praktyczne jeszcze, można nie powiedzieć, może nie problemy, ale jeszcze trzeba się trochę wysilić białymi, żeby te pozycje wygrać. Ale to, co było wcześniej, a jest teraz, to już można by było powiedzieć, że wygrana białych jest już tylko kwestią czasu. Hetman zbija na B2, no bo trzeba to zrobić, trzeba zbijać piony. Wieża C2, szach nastąpił, król H2, lufcik się przydał. No i teraz Janek musi
no, pomyśleć, co tu robić. W którymś momencie tutaj Janek grał już w zasadzie na sekundach, to znaczy na 30 sekundach. To jest chyba ten moment mniej więcej. A Magnus Carlsen nadal miał około 14-15 minut na zegarze. Tyle co w zasadzie na samym początku, więc to było coś niesamowitego. Hetman, H5 nastąpiło. H5 nastąpiło, to zawsze jakaś taka opcja H4, żeby móc hetmanem atakować i żeby tam pionek się ewentualnie nie mógł zasłonić. Znaczy mógłby, ale zawsze to się tam trochę otwiera, to właśnie jakaś presja pionków. No ale wieża zagrywa na C4, hetman dał szacha, hetman musiał się zasłonić, hetman F6. No i H4. To są na pewno dobre ruchy. G4 zagrać trzeba, bo nic innego tu lepszego nie ma. I wieża po prostu zbiła piona. No i ten pionek jest na dobrej drodze, żeby tam dojść do pola przemiany, bo na przykład jakby nie było tego piona, no pozycja myślę, że do wygrania białymi byłaby strasznie trudna, aczkolwiek może i niemożliwa. Ale jest pionek A3 właśnie, który robi wielką różnicę. Co gra Janek? E5 zagrywa, aby wstawić tu skoczka. Tutaj można powiedzieć, że hetman świetnie pilnuje pola H4, pionka H4, i hetman można też zauważyć, że jest nieco przywiązany, lecz to nic nie zmienia z tego względu, że tu jest pionek i on jak ucieknie, to zawsze hetman jak wybije, to my się możemy zająć tutaj opcją w centrum. Ale zaraz to wyjaśnię, bo to już moje takie powiedzmy intuicyjne myślenie. Wieża zagrywa na E4, skoczek F4. No i pionek idzie do przodu. No właśnie, pionek idzie do przodu i tak naprawdę jakby pionek znalazł się na polu A6, hetman by wybił, no to myślę, że wieża zbija tego piona i no już ta pozycja byłaby wygrana dla białych, myślę, że dosyć łatwa. Hetman dlatego też się poruszył na D6, pionek znowu do góry i hetman zagrywa na D5, hetman zagrywa na E3. Moi drodzy, 53. ruch. I nadal Magnus Carlsen ma około chyba 14 minut, 13 minut, coś takiego, czyli w zasadzie można powiedzieć gra od ręki. Janek gra na pół minucie. No, rewelacja ze strony Mistrza Świata. Ja nie sądzę, że to było lekceważenie naszego przeciwnika. Może taki po prostu wybrał szybki styl. To była ostatnia runda eliminacji bez żadnej presji, ale mówię, walczyli tutaj panowie niesamowicie. No i teraz, moi drodzy, zaczynają się ciekawe rzeczy. Z tego względu, że czarne zagrywają F5. No właśnie, widzimy, że po wbiciu na E5, co by było tragedią dla białych, mat na G2 istnieje. No więc jedyne słuszne posunięcie to jest wybicie skoczka i można powiedzieć, że mały sukces tutaj czarne osiągnęły. Z tego względu, że hetmanówka nadal jest wygrana dla białych, lecz już troszkę trudniej to wygląda i takie małe wymuszenie właśnie, żeby tę jakość zwrócić. No i jak grać, moi drodzy? Otóż w partii hetman zagrał na E7 i to jest dobre posunięcie. Zaraz do tego wrócę, ale sprawdźmy, co by było po wybiciu na F4. Bo to się z jednej strony narzuca. No i jeżeli hetman zbija A5, a tak trzeba zrobić, hetman zagrywa na G5, król F8 powiedzmy, i tu jest wybicie pionka i ten ma wolną drogę, to ta pozycja jest remisowa. Dlatego, że mamy szacha i po ruchu G3 wystarczy grać królem na G7, a jeżeli szach, król H7 i H5, tam są jakieś opcje bardzo fajne dla białych, hetman E6 załatwia sprawę. To się świetnie pilnuje i tu zawsze jesteśmy hetmanem gotowi, aby tego króla szachować i stać po prostu w pozycji remisowej. Więc no, nie można było wybić tego piona sobie. Tutaj mistrz świata z tego sprawę na pewno zdawał. Grał szybko, bardzo dobrze grał. Hetman E7, król zagrał na G8, hetman dał szacha. No właśnie, to poniekąd może nie wypuszcza wygranej, ale trochę ją utrudnia. Jak można byłoby grać, żeby te pozycje łatwiej wygrać białymi? Otóż tu należało iść po prostu pionem. Czasem właśnie najprostsze rozwiązania są najprostsze. No właśnie. I jedynym takim sensownym zagrożeniem, co może się wydawać, to jest ruch G3. Na tym poziomie, no to myślę, że po prostu wybicie i król H3, król bezpieczny. Zawsze mam opcję szacha, a pionek zawsze szybko idzie, opcja szacha i doprowadzam do piona do hetmana. To są już techniczne sprawy na tym poziomie bardzo łatwe, według mnie. No to jedna z możliwości w zasadzie, no ale mistrz świata miał inne plany, no i zagrał hetmanem na G5. Okej. Król F8, piękny ruch, oczywiście, słynny, piękny. I po tym posunięciu pionek
poszedł do przodu. To jest wygrana białych, moi drodzy. To jest wygrana białych. Komputer pokazuje około plus 5, ale to, że komp pokazuje tyle, a grają właśnie nawet osoby na najwyższym poziomie, to są dwie różne rzeczy, gdyż praktyczna gra jest zdecydowanie trudniejsza. Janek zaczyna mieszać. No, musi coś zrobić, bo nie ma innego wyjścia. Przepraszam najmocniej, tutaj G3 zostało zagrane. Po wybiciu jest F3. Widzimy, czarne próbują otworzyć tutaj drogę do króla. Jak grać? No, zbić raczej nie można, bo tu się już pojawiają jakieś tam opcje. Poza tym jakieś tam jeszcze szachy, no jakieś wieczne szachy, powiedzmy. No, ale tutaj zbić nie wolno, więc trzeba zareagować inaczej. Co robi mistrz świata? A7. Już jest bardzo groźnie, bo jest jedno pole do pola przemiany, więc trzeba jakoś reagować. Jest bicie na G2. Co ciekawe, ten pionek chwilowo zasłania króla, co jest korzyścią. No i mistrz świata tutaj zbija pionka na H5. Po na przykład takim zagraniu król by zbił, jakby hetman na przykład dał szacha, wziął piona, to potem mamy bicie tutaj pionka z szachem. No ale zostało zagrane tutaj tym królem na G7, król zagrał na G7, hetman na E2 i moi drodzy, hetman C5. W tym momencie, dokładnie w tym momencie, mistrz świata miał taki grymas twarzy, no, z niezadowoleniem wielkim. Już mu się nie podobała ta pozycja, z tego względu, że nie można dorobić hetmana, bo tu jest dorobienie hetmana z szachem i w zasadzie remis. Chyba remis w tej sytuacji. No więc, co grać? No właśnie, co grać w tej sytuacji? Tutaj Magnus Carlsen nie widział prostej drogi do zwycięstwa. My wszyscy widzieliśmy, no mieliśmy silnik przed sobą, aczkolwiek nawet dla szachisty, powiedzmy, mojego pokroju, nie byłoby to aż takie trudne w zasadzie. Tym bardziej, że Magnus miał tu dobre kilka minut, 7 chyba, więc mógł sobie pomyśleć, a Janek grał to na sekundach. I to jest niebywałe, że Janek zostawia jeszcze pułapki jakiekolwiek na takim czasie. Tutaj należałoby zagrać, no właśnie, moi drodzy, co zagrać? Tym hetmanem podpowiem. Hetman B2 należałoby zagrać, bo jeżeli król idzie sobie na przykład na G6, to hetman A1 i tutaj bronimy, i tutaj bronimy. I to wygląda świetnie. Jedyna jeszcze taka pułapka to hetman F2. Lecz po tym ruchu jest zagranie hetmanem na G1, no i po hetman A2 trzeba by było jeszcze dostrzec pewne zależności, mianowicie szach. Król raczej nie zejdzie tutaj do góry w tym wypadku, bo jest hetman i tam dorobienie hetmana, więc król H5 powiedzmy i hetman B7, bardzo dokładny ruch, który trzyma tu diagonale, pozwala zaraz dojść pionkowi i po na przykład dorobieniu hetmana, hetman A1, król H2, no i tak dalej, i tu król H3, pozycja kompletnie wygrana. Byłaby, moi drodzy. No ale mistrz świata zagrymasił mocno i zbił królem, co się wydaje też dobrym ruchem, ale po tym posunięciu, po szachu, przepraszam, nie na E6, po szachu na E5 i król G6, hetman E6, inaczej poszło, przepraszam najmocniej, tutaj hetman zagrał na E5, dobrze, hetman E5, król G6, szach i król poruszył się w tym momencie na G7, hetman zbił na F5. Moi drodzy, pozycja taka stoi, przepraszam, tutaj mi warianty troszkę się pokłóciły ze sobą, ale jest taka pozycja, tak, żeby tu już wszystko było jak należy. Król po prostu finalnie ruszył na G8. I teraz ta pozycja teoretycznie, według tablic na Limowa tak zwanych, które takie trudne końcówki opisują, jest remisowa. Jest to szalenie, piekielnie trudna końcówka, żeby to raz, że zremisować. Trochę myślę, wydaje mi się, że łatwiej jest to wygrywać niż remisować. I Janek gra na sekundach, mistrz świata ma tu dobre kilka minut. Jak się partia dalej toczyła? Troszkę już przyspieszamy, bo te ruchy były dosyć takie, no, praktycznie automatyczne. Co ciekawe, silnik tu wskazuje plus 3,5, czyli wygrana białych. Ale tak naprawdę ta ocena nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo to jest teoretycznie podobno remisowa końcówka. Teoretycznie. Zobaczmy, jak poszło.
Hetman b7, król h2, król h8. Trzymamy się królem, hetman dał szacha. Król h7, no i g4. Im wyżej piony, to są tam jakieś opcje na maty, jakieś ciekawe pułapki. Hetman b3, no to h5, no to król g8. Daleko, żeby nie było jakoś tam atakiem pionka na króla, z jakimś szachem przy okazji i hetman f6. No niezwykle taka, powiem szczerze, dawno tak długiej partii i ciekawej zresztą nie analizowałem. I teraz hetman zagrał sobie na d3. Ciężko mi skomentować w pewnym momencie pewne posunięcia, bo sam do końca ich nie rozumiem. Trzeba było tutaj na pewno się zagłębić no dobre kilka godzin, żeby zrozumieć tę końcówkę. Silnik podpowiada na przykład, żeby teraz grać h6 i partia wygrana, ale no właśnie, wygrana, dlaczego wygrana, tak? No bo zawsze hetman wróci i broni. Ciężko stwierdzić, aczkolwiek król zagrywa na g2, zobaczmy jak poszło. Hetman e3, hetman f3, hetman e5, Janek dobrze się broni. Cały czas próbuje dobrze się tutaj bronić i to mu wychodzi. I hetman g5, trzyma piony, wszystko wygląda spoko. Hetman e4, wiadomo, manewrowanie. Król h8. Tu wiadomo, że białe się bawią za darmo. Tutaj czarnymi trzeba wykonywać dobre posunięcia, tak? Próba wymiany hetmanów, co nie może się oczywiście tutaj... Znaczy Janek nie może wymienić hetmanów zdecydowanie. Po tym posunięciu znowu nastąpił szach, król g8 i król f4 tam wędruje, próbuje coś tam zrobić. No to hetman dalej tutaj atakuje. Król g5, znowu szach. Hetman f6, no wygląda to groźnie, ale gdzieś tam hetman zawsze stara się znaleźć tego szacha. Król próbuje, już tutaj grozi praktycznie mat, ale cały czas jest ten król męczony. Hetman f5, znowu tutaj nastąpił szach, znowu król wrócił. Hetman c1, no hetmanówki są naprawdę skomplikowane. Hetman f4 i znowu szach, król h4 i hetman ruszył na c6. No nie zawsze szacha możemy dać, ale to już się tutaj dosyć fajnie układa. Ten hetman zawsze ma opcję tam zaatakowania. Hetman dał szacha i w tym momencie król h8. Hetman dał szacha, król h7 i król na g5. No i tutaj nastąpił szach na h6, król f5, hetman f8, król e4, hetman b4. Zobaczcie, no cały czas Janek próbuje tutaj tego króla męczyć i to musi robić. I bardzo ładnie też po diagonali atakuje, żeby zawsze po przekątnej miał tego szacha w razie czego. Król g2 i hetman a6. Bardzo ważna też linia dla czarnych, żeby bronić tutaj jakieś motywy. Hetman zagrywa na e4, król h8, g5, pionki coraz wyżej i teraz już się zaczynają fajne, ciekawe rzeczy. Hetman d6, król h3, znowu szach, król h4, hetman f7, hetman znowu dał szacha, na d4 w tym momencie, król g8, hetman d8, wiadomo, że nie możemy się zasłonić, król nie ma wyjścia, szach nastąpił, król h7. No i tutaj, moi drodzy, na przykład nie można zagrać królem na g6, tak przy okazji, bo jest hetman d3 i tu już bardzo łatwo by białe wygrały. Więc po h6 król zagrywa na h7. No i w tej sytuacji znowu następuje szach. Król znowu na h8. No i co grać? No, mamy w zasadzie już setny ruch, hetman d4, no i znowu król h7. Hetman dał szacha, no i król h8, no bo co innego czarne mogą robić? I król g3, znowu zaczyna się tańczenie. Jak w tej sytuacji można byłoby, moi drodzy, wygrywać? Ta sytuacja się pojawiła po raz drugi, po kilku tam posunięciach, ja zaraz do tego dojdę. Tylko jeszcze zobaczmy, jak tutaj finalnie Magnus Carlsen zagrywał i Janek po szachu. Hetman f4, ja sobie zdaję sprawę, że to może być dosyć nudne, ale ta partia naprawdę wzbudzała potężne emocje na żywo, jak się ją oglądało. Także to analiza tylko dla wytrwałych, moi drodzy. Po hetman d7, król h4, hetman b7, szach nastąpił, król h7, na f5 znowu szach, król h8. Bardzo ciężko na przykład iść pionkami tam do góry, bo tutaj już hetman od obozu białych może próbować już dawać wiecznego szacha, więc trzeba bardzo uważać na takie posunięcia. Hetman, przepraszam, król h5 i teraz
Janek zagrywa. Bardzo ładny ruch. Można sobie spróbować zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Jest to Hetman F7. Bardzo sprytne posunięcie. Zbić nie wolno, bo byłby pad na szachownicy. No więc król G4, Hetman szach. Król znowu na G3. Tutaj dajemy szacha. Zasłaniamy się. Hetman E5. Król H4. Znowu jakieś tam szachy. Hetman wraca. Pilnuje opcji mata tutaj na G7. Hetman E4 znowu, hetman D7 z szachem, król H4, hetman F7. Trzeba uważać czasami na pozycję, która może się powtórzyć trzykrotnie. I w tym momencie Magnus dał szach. Czyli znowu się tam pojawiają opcje. Ale teraz można by było partię wygrywać. Tylko że znalezienie takiej opcji przez człowieka jest piekielnie trudne. Moi drodzy, piekielnie trudne. Jak można byłoby wygrać? Uwaga. Hetman C6. Ten ruch daje zwycięstwo. Dlaczego? Bo na przykład po szachu, bo tutaj grozi generalnie hetman F6 z wymianą hetmanów, ale po szachu, no to się narzuca, król H5, hetman wraca i król G4. I już za bardzo nie widać, gdzie tutaj można by było legalnego szacha królowi dać bez żadnych strat. No więc można by było zagrać sprytnie pod tytułem Hetman G6. Wiadomo, że nie można wybić, bo byłby pad na szachownicy. No więc na przykład po takim ruchu jak król H7, dajemy szacha na C2, król G8, dajemy szacha na C8, no i po król H7 jest szach hetmanem na F5. No i partia się kończy. Jeszcze sprytna pułapka. Król H8, no i tutaj mamy pata, więc trzeba bardzo uważać, ale jak wygrać w tej sytuacji po król H8? Po prostu hetman F6 i tak naprawdę to jest wygrana partia, bo już wymiana powoduje, że jest koniec gry. Więc tutaj byłoby prosto w ten sposób wygrać, ale strasznie trudno znaleźć takie posunięcie hetman C6. Jak było w partii, moi drodzy? Hetman D4, król H7, hetman dał szacha, król H8, znowu szach nastąpił. Tu już jakby widziały tutaj białe tę opcję. Król H7 i hetman dał szacha znowu. Król H8, król G3. No widzimy, taka gra bezcelowa. No wiadomo, że Magnus tu by mógł wykonać pewnie niż 400 ruchów, 500. Ale zasady są takie, że jak się wykona 50 posunięć bez poruszenia się pionem albo bez zbicia, no to jest automatyczny remis. Jeszcze jest hetman D7 w tej sytuacji, hetman E2, hetman dał szacha, król G4, hetman D7, król H4, hetman F7, szach na E5, król H7, szach na E4 i po król H8, moi drodzy, nastąpił automatyczny remis. Z tego względu, że się powtórzyła sytuacja trzy razy. Prawdopodobnie, bo tutaj już przy grze online właśnie automat zdecydował o remisie. Na co Magnus zareagował? Myślę, że znajdziecie sobie w internecie. Jak nie, to niech ktoś podlinkuje, będę wdzięczny. Strasznie się wkurzył. No wkurzył się facet. Partia, można powiedzieć, no może nie o pietruszkę, ale wiadomo, widać, że dla zawodowca każda partia jest ważna. Fantastyczna partia. Dziękuję tym wytrwałym, którzy wytrzymali do końca i do zobaczenia. Cześć.